Winnica jest wszystkim, jeśli pomyślę o niej w kategorii pasji, miłości, sposobu na życie. Jest w tym pasja, ale przez to, że jest pasja, to ta praca jest łatwiejsza, ciekawsza i dzięki której się coś tworzy. Trzeba mieć pierwszą pasję, trzeba mieć cierpliwość. Od momentu, kiedy sadzimy pierwsze sadzonki, trzeba czekać prawie 10 lat. To jest fajne zajęcie, pod warunkiem, że rzeczywiście lubimy ziemię, w której pracujemy, że lubimy te rośliny, to całe otoczenie i potrafimy z tego korzystać. Żaden inny zawód nie daje mi takiej możliwości, aby startować wiosną, tak jak winnica w tej chwili, i myśleć o tym, że każdy poranek zaskoczy mnie, że winorośli po prostu rośnie na podglądzie. A jesienią, kiedy zbieram już owoce i stają się chłodne poranki, to myślę sobie, że już za moment moje wino będzie dojrzewało w piwnicy, a ja będę odpoczywać i czekać na zimę. Kiedyś na takiej starej presie w Namorawi wyczytałem, ktoś wyrył, że kto nie kocha, ten wina nie stworzy. Winiarskie korzenie Zielonej Góry sięgają XII wieku, a konkretnie 1150 roku. Według kronik to wówczas przybyli osadnicy z Flandrii, którzy posadzili tu pierwsze krzewy winorośli. Jest więc winiarstwo starsze od samego miasta, którego powstanie legenda datuje na rok 1222. Od samego początku wino wpisało się w krajobraz ziemi lubuskiej. Na pewno oprócz osadników przywieźli je na te ziemie cystersi, którzy w swoich zakonach uprawiali je dla celów liturgicznych. Złota era zielonogórskich win nastąpiła w XIX wieku, kiedy mszyca amerykańska filoksera zniszczyła winnice południa Europy. Na terenie wokół miasta w szczytowym roku 1877 powierzchnia winnic wynosiła 1300 hektarów. Słynne były zwłaszcza tutejsze szampany i koniaki. Gwałtowny rozwój przemysłu i odrodzenia winnic w Europie położyły kres rozwojowi winiarstwa. Na południu produkcja wina była po prostu tańsza. W latach 30. XX wieku było tu już zaledwie 150 hektarów upraw. PRL zrobił wszystko, by winnice zniknęły z powierzchni Zielonej Góry. A jednak tradycja przetrwała. Winne krzewy nieprzerwanie rosły na winnym wzgórzu, przy klasztornych murach, w przydomowych ogródkach, a także dziko w naturze. Dziś winiarstwo odradza się w wielkim stylu. Nowe winnice powstają jak grzyby po deszczu, a ich wina zdobywają nagrody na konkursach winiarskich zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dotykając winiarstwa w naszym regionie zielonogórskim, dotykamy przeszłości i to dalekiej przeszłości, która gdzieś tam kiedyś się daleko przed wojną urwała i szukamy czegoś, co zaginęło, prawda? Czyli tutaj jesteśmy prekursorami, ale jesteśmy też osobami, które przywracają dla regionu jego wartości. Na poszukiwanie smaków lubuskiego wina uda się Tomasz Kolecki, trzykrotny mistrz polskich sommelierów. Wow. Człowiek, przed którym wino nie ma żadnych tajemnic. Zaopatrzony w niezłe oko, doskonały węch i smak, odwiedzi właścicieli miejscowych winnic, by znaleźć odpowiedź na pytanie, czy lubuskie jest polską Toskanią. Do Zielonej Góry możemy przybyć na wiele sposobów, jednak najszybszym i najtańszym jest podróż samolotem. Zielona Góra to miasto przesiąknięte winiarską tradycją. Jej elementy spotykamy dosłownie na każdym kroku. Znajdujemy się w centrum Zielonej Góry, przed pomnikiem, a jakże? Bachusa. Stara legenda głosi, że po zabiciu Bachusa przez tytanów, Atena Pallas jego krwią skropiła ziemię. A tam, gdzie spadły krople, pojawiły się regiony winiarskie. Jedna z nich spadła na tereny dzisiejszej Zielonej Góry. Dzięki temu już od XIII wieku winiarstwo jest nieodłącznym elementem tutejszej tradycji. O tradycjach winiarskiego grodu przypominają takie elementy jak zabytkowa prasa do winogron lub zupełnie współczesne rzeźby miniaturowych bachusików.
Ponoć jest ich 43, lecz podobno wciąż przybywają nowe, więc kiedy będziecie ich szukać, może być ich znacznie więcej. Szukanie takich małych bachusików rozrzuconych po całym mieście może być niezłą frajdą nie tylko dla dzieci. Dzieci Bachusa, rzymskiego boga wina. Pomysł na to, aby je tu umieścić, powstał w 2010 roku. Ale nikt nie przypuszczał, że powstanie ich aż tyle i że wciąż będą przybywać nowe. Dziś nie sposób wyobrazić sobie krajobrazu miasta bez sympatycznych winnych bożków. Ale to nie jedyne elementy nawiązujące do winnej tradycji. By je wyszukać, potrzebne jest bystre oko. Chcąc poznać Zieloną Górę jak najlepiej, postanowiłem zasięgnąć informacji u najbardziej kompetentnego źródła, czyli u pani Barbary Bielini-Skopeć, która jest wojewódzkim konserwatorem zabytków. Pani Barbara, chodząc po Zielonej Górze, niemalże na każdym kroku spotykamy elementy świadczące o jej winiarskiej historii. Czy mogłaby nam pani zdradzić nieco szczegółów? Myślę, że to, co chyba jest najbardziej interesujące w architekturze Zielonej Góry, to zachowane częściowo do naszych czasów takie domy winiarskie. One były już w źródłach w XVII wieku odnotowywane, było ich ponad 700 wówczas, 100 lat później, czy raczej na początku wieku XX, jeszcze 152 domy winiarskie występowały na okolicznych wzgórzach, czyli najczęściej były lokalizowane na winnicach. Najbardziej chyba charakterystyczny to jest ten dom Gremplera z 1818 roku pod Palmiarnią Zielonogórską. On jest taką wizytówką też miasta razem z samą palmiarnią i tą winnicą tam zachowaną. Ale takimi elementami, które też wyróżniają architekturę Zielonej Góry, to są symbole związane z winiarstwem, czyli winne grono, wić roślinna, przedstawienia Bachusa. Na wielu kamienicach widzimy takie motywy właśnie winnej latorośli, które skupione są w różnych miejscach, pod oknami, w jakichś fryzach, zebrane w jakieś festony, czyli takie elementy podwieszane, przemieszane na przykład z kwiatami albo utykane, że tak powiem, w takich rogach obfitości. To symbolizowało nowe życie, odrodzenie. Można więc śmiało powiedzieć, że jest to taki element, no, który występuje na pewno nie tylko w Zielonej Górze, ale tutaj z uwagi na tą tradycję jest mocno w tym miejscu reprezentowany i osadzony i taki też rozpoznawalny. Okolice Zielonej Góry to raj dla aktywnych turystów. Szlaki kajakowe, rowerowe czy Nordic Walking dosłownie otaczają miasto. Kolorowe ludziki z wysuniętymi rękoma, wymalowane na białych strzałkach, wskazują piechurom najbardziej atrakcyjne kierunki. Jednym z takich szlaków trafimy do naszego następnego przystanku, którym jest skansen w Ochli. Cześć! Witaj! Cześć! Znane polskie pismo Bluszcz zamieściło w 1887 roku korespondencję z Zielonej Góry. Dnia 21 września o 6 godzinie rano wszystkie miejscowe dzwony kościelne zwiastowały Zielonej Górze prastarym zwyczajem wieść miłą i z wielką niecierpliwością jak zwykle wyczekiwaną – początek winobrania. Trzeba znać i wiedzieć, czym tu jest winobranie. Radość przepełnia wszystkie serca na pierwszy odgłos do winnic zwołujący pracowników. Na środku wsi, tam gdzie tyra o mnie myśli, myśli, że mnie nie chce, zasmucone moje serce. Znajdujemy się w Muzeum Etnograficznym w Ochli, jedynym skansenie w Polsce, który może poszczycić się pełną ekspozycją winiarską. Razem z nami etnolog, pan Damian Danak. Panie Damianie, za nami piękna budowla i nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, co to jest. Jest to wieża winiarska z Budachowa z XVIII wieku. Zbudowana wieża jest z tak zwanego muru pruskiego. Konstrukcja szkieletowa wypełniona cegłami. Możemy tutaj zaobserwować wpływy stylowe, galeryjka, łamane dachy, czyli tak zwany Heimatstil po niemiecku. Takie łączenie architektury z tradycyjnym pruskim budownictwem germańskim. Dlaczego wieża, a nie zwykły dom? Na winnicach budowano albo wieże, albo lżejsze konstrukty nazywane nabotami. Tu mamy przykład wieży. Wieża po to, żeby strzec winnicy, żeby obserwować. W tej naszej winnicy na samej górze jest taka szpiczasta wieżyczka zamknięta drewnianymi żaluzjami.
po to, że my nie widzimy teraz, czy ktoś tam jest, czy nie. A ktoś doskonale widzi, właśnie obserwator, winiarz, który może wejść tam na samą górę i patrzeć, czy jakiś złodziej się nie dobiera do winnicy, czy nie atakują jakieś ptaki. Także jest to, taka wieża spełnia rolę wieży obserwacyjnej. Teraz wszystko jasne, ale oprócz wieży widzę też piękne dwie winnice, ale absolutnie do siebie niepodobne. Tak, na czym polega różnica? Zupełnie różne. Pierwsza tuż obok wieży jest starego typu, typu palikowego, czyli tak jak we wczesnym średniowieczu uprawiano winorośl, koło pala pieła się winorośl. Potem wprowadzono winnice szpalerowe i druga winnica jest takiego typu, czyli taka winnica jak dzisiaj w większości obserwujemy winnice tu w regionie naszym lubuskim. Między dwoma palikami rozpięta linka stalowa i na niej pną się winogrona. Nie ukrywam, że chętnie zobaczymy tę winnicę. Serdecznie zapraszam. Uprawa palikowa to najstarsza forma uprawiania winorośli, dziś już niespotykana. Skansen w Ochli przypomina również, że nieprzerwaną tradycję winiarstwa w Lubuskim zawdzięczamy przesiedleńcom z Kresów. W 1945 roku we wrześniu do Zielonej Góry przyjechał słynny winiarz z Kresów, instruktor winiarstwa w Zaleszczykach Grzegorz Zarugiewicz, ale również przybyła do Zielonej Góry kolejna grupa osób, która kontynuowała tradycję, Polacy, którzy uprawiali winnice na Kresach na Podolu. Winnice przed winobraniem spokojne, głuche, bo puste, jakoby w zadumie pogrążone, ożywiają się naraz życiem, radością i zgiełkiem najprzyjemniejszego zajęcia, jakie sobie wyobrazić można. Tu winobranka podnosi w górę prześliczne, złoto-zielone grono, szczycąc się takim wspaniałym okazem. Tam odpowiada je winobraniec, pokazując jeszcze wspanialsze, pyszniące się ciemno-modrymi jagodami. Za ich przykładem wznosi się rąk wiele i wiele rozbrzmiewa radosnych głosów, lecz to tylko ochotnicy i ochotnice tak wśród rozkosznej tej pracy dokazują. Rzeczywiści i najemni winobrańcy ze spokoją w ogólności, chociaż niesposępną skrzętnością ogołacają winokrzew z owocu i odnoszą jeden kosz po drugim na wozy albo pod tłocznie, gdzie się pierwsza arcyprozaiczna z tym pięknym darem Bożym odbywa manipulacja. Trzeba podkreślić, że lubuskie winiarstwo to rzadki w Polsce przykład współpracy samorządu, władz miejskich i przedsiębiorców. Nie byłoby odnowienia winiarstwa lubuskiego na tą skalę, którą mamy dzisiaj, gdyby nie to miejsce i ta osoba, która jest ze mną. Miejsce to winnica samorządowa w Zaborze. Największa pojedyncza winnica w całym kraju. Ponad 35 hektarów winorośli zgromadzonych w jednym miejscu. A ze mną nasza gospodyni, pani marszałek Elżbieta Anna Polak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Dzień dobry. W zielonej krainie. O tak, zdecydowanie. O tej porze roku piękniej być nie może. Pani marszałek, serce rośnie, gdy się patrzy na swoje dzieło? Aż mocno bije, nie tylko rośnie. Ja też mam taki obraz w pamięci z mojego dzieciństwa, ponieważ winiarstwo praktycznie mam w genach. Mój dziadek przez wiele lat mieszkał w Francji. Tutaj przywiózł do Polski nie tylko miłość do wina, ale również do muzyki i całej tradycji. Czy wino naprawdę ma się szansę stać taką siłą napędową lubuskiego? Ja bardzo mocno w to wierzę, ponieważ tam, gdzie dojrzewa wino, rośnie winnica, tam żyją, mieszkają naprawdę dobrzy ludzie i sama doświadczyłam tego, poznając winiarzy. Są to fantastyczni ludzie z wielką pasją, bardzo zdeterminowani, także to nie ja sama, jestem matką tej winnicy, ale naprawdę winiarze, 13 winiarzy, wcale nie pechowa trzynastka. No nie, z tego co widać to wręcz przeciwnie. Gdy poznałam naszych winiarzy, mieli niewielkie winnice, ale niesamowitą miłość do winiarstwa. I pokazali również przez tę dekadę, można powiedzieć, bo nasza winnica i ten projekt rośnie przez dekadę, pokazali, że potrafią czynić cuda. Cieszę się zatem pytanie, czy wierzy pani w to, że lubuskie ma się szansę stać dla Polski tym, czym dla Włoch jest Toskania?
Z pewnością tak, ponieważ mamy na to receptę, na ten sukces. To nie tylko warunki klimatyczne, ale przede wszystkim prawdziwa tradycja. Czy turysta, kiedy tu trafi, ma szansę dowiedzieć się czegoś więcej o tym miejscu? Oczywiście całą historię pozna w Lubuskim Centrum Winiarstwa. Zapraszam. Z przyjemnością. Malowniczo położone Centrum Winiarstwa spełnia wiele funkcji, m.in. reprezentacyjne, turystyczne, dydaktyczne i muzealne. To doskonałe miejsce, z którego możemy rozpocząć wędrówkę po lubuskim szlaku wina. Wprost z Centrum Winiarstwa udajemy się do leżącej za mną winnicy Krzysztofa Fedorowicza, który jest jedną z najbardziej znaczących postaci w lubuskim winiarstwie i który podobno o jego historii wie wszystko. Ta pasja polegała głównie na piciu wina, czy na próbowaniu win, czy na oglądaniu winnic gdzieś za granicą. Natomiast co innego samemu się zmierzyć z takim projektem jak założenie winnicy. Dużo łatwiej mają nasi sąsiedzi z Niemiec, z Czech czy z Austrii, dokąd jeździmy i gdzie uczymy się tak naprawdę produkcji wina, bo tam jednak jest ta ciągłość pokoleniowa. Tutaj ja musiałem zacząć od zera, pierwsze pokolenie. Każdego właściciela winnicy, jak dobrego gospodarza, najłatwiej spotkać w piwnicy winiarni, a oto i on. Cześć Krzysztofie. O, bardzo mi miło Cię widzieć. Mi również. Nie ukrywam, że mam do Ciebie kilka pytań oraz ogromną chęć poznania Twoich win. Bardzo się cieszę. Zapraszam. Pędzę. Słuchajcie, przed nami gratka nie lada. Degustacja z właścicielem winnicy. Słyszałem, że dokonałeś jakiegoś ciekawego odkrycia, jeżeli chodzi o szczepy. Znalazłem rzeczywiście rosnące w lesie krzewy winorośli, które się pną po drzewach. Tutaj się zaczęło, tu gdzie jesteśmy, bo tu rodzice mieli sad. No i okazało się, że była tam winnica i w XVII wieku, i w XVIII, i w XIX, i w XX. I to po prostu po wojnie zarosło. I te krzewy cały czas walczyły o byt i kiedy udawało im się wspiąć na jakieś drzewo, no to to rosły. I przyjechali tutaj w 2007 roku ampelografowie z Gesenheim nad Renem i kiedy pokazaliśmy im te krzewy, wzięli je do badań oczywiście, przebadali je genetycznie, okazało się, że to jest Pinot Noir, że to jest Traminer, że to jest Pinot Gris. Taką największą sensacją ampelograficzną według właśnie ampelografa Andreasa Junga był Tauberschwarz w krajach słowiańskich nazywany karmazynem, szczep, który w wieku XVIII-XIX był bardzo popularny w Europie Środkowej przynajmniej, ale zarzucono jego uprawy. No i w latach 60. gdzieś nad rzeką Helbron znaleziono kilka dziko rosnących krzewów i drugim miejscem, gdzie te krzewy rosną, to są okolice naszej wsi Łazu. Mamy Vitis vinifera, winorość szlachetną rosnącą w stanie dzikim, wpisaną właśnie w pomniki przyrody, no i myślimy o stworzeniu jakiejś ścieżki takiej edukacyjnej. To jest fajne zajęcie, pod warunkiem, że rzeczywiście lubimy ziemię, w której pracujemy, że lubimy te rośliny, to całe otoczenie i potrafimy z tego korzystać, że nie traktujemy tego jako zakład produkcyjny. To, czego się też nauczyłem za granicą, to to na przykład, że żeby było dobre wino, to trzeba redukować grona. Im mniej owoców na krzewie, tym będzie lepsze. Piękna równowaga. Ładne ciało, ładnie trzyma smak na języku, ale kwasowość czuć na bokach. Jak trzyma ten alkohol, gardło w ogóle czyste, spokojne, nic nie pracuje.
ja go też mocno redukuję. Tu mieliśmy do kilograma na krzewie. I to jest ważne, żeby była koncentracja w winie tych aromatów, no to według mnie, nie wszyscy się z tym zgadzają, tych owoców nie może być za dużo. Nie wiem, co o tym myślisz. Znaczy, myślę, że dla wielu to, co powiedziałeś, to jest ogromna lekcja, bo tak naprawdę wszyscy myślą, że im więcej winogron, im więcej liści, tym tak, no, lepiej. A tak naprawdę winogrono powinno po pierwsze cierpieć, a po drugie powinno dawać limitowane ilości, żeby ten owoc był, sam wiesz, najwyższej jakości. Pamiętajcie o tym. Ilość to nie zawsze jakość, a w przypadku winogron bardzo rzadko. Co następne? Następne wersji orange, czyli fermentowane, macerowane. Fermentowane na skórkach, na tym to polega. Kiedy zabrakło zbiorników, trzeba było macerować białego pinota, czyli część białego pinota było zrobionego według tradycyjnej technologii, konwencji. A część zrobiliśmy w ten sposób, że grona trafiły do kadzi i były macerowane tak, jak się robi wina czerwone. Kolor to jedno, ale zapach w ogóle nieporównywalny do poprzednika. Cytrusy to jedno, ale miód, herbata, trochę siana, bardziej rozwinięte, bardziej intensywne, to już w ogóle jest całkiem... Tu mieliśmy piękny spokój, ciszę i harmonię. Tutaj po prostu rozedrganie, rozwój, już złożoność się pokazuje. Mhm. Spróbujmy. Zrobiłem 3 wina właśnie pomarańczowe, ze względu, tak jak powiedziałem, technicznych, przypadkiem. Brakowało zbiorników i to myślę też fajna anegdota, ale nie żałuję. Też poszukuję cały czas różnych metod i eksperymentuję, bo myślę, że takie jest powołanie winiarza. Ja szukam wina złożoności, tak? Czyli takiego wina, które nie będzie jednorodne, płaskie, które będzie oczywiste od razu i potem nie pokaże się z żadnej innej strony, tylko takiego wina, które w ciągu czasu się zmienia, kiedy je piję. Bardzo aromatyczna. Woda też jest dobra. Tak, bardzo aromatyczna odmiana. O tym pamiętajcie, jeżeli pijecie wino, żeby trochę mniej bolało rano, jeżeli przesadzicie z entuzjazmem, to tyle samo wody, ile wina. Nie mniej, znaczy więcej możecie, ale nie mniej. Wino jest ważnym elementem, ale nie jedynym, czyli całe otoczenie, krajobraz, historia. To jest wino. Ja też powtarzam zawsze, że nie ma wina bez historii. O, proszę. Zapraszam. Byłeś tu kiedyś? Nie, i przyznam, że nie spodziewałem się, że w Zielonej Górze w mieście znajdę coś takiego. No w mieście było 750 hektarów winic, więc muszą być piwnice i jest ich całkiem sporo. No ale tak zachowanych? No... Tak, nawet tak zachowanych. Zresztą tu to wymaga pewnego remontu, kosmetyki, no ale przejdźmy dalej. Piwnica rzeczywiście jest spora. To jest miejsce, gdzie jesteśmy, to dawniej nazywano Rodelandem. Zielona Góra była podzielona na rewiry winiarskie. Było 750 hektarów winic na terenie miasta. Tyle, co dzisiaj mamy w Wiedniu. Piękne miejsce. Jak wrażenia? Jestem naprawdę pod wielkim, wielkim, wielkim wrażeniem. A będąc na zewnątrz, co myślałeś? Spodziewałem się dużo mniej okazałego eksponatu na pewno. Tu jest kawał przestrzeni. 50 metrów długości, 7 szerokości, 4,5 metra wysoka jest ta piwnica, więc tak myślę, że te 200 tysięcy litrów wina spokojnie się mieściło. Potęga. No oczywiście są piwnice w mieście, które mieściły i 700 i milion litrów wina. Takie też są. Natomiast ta akurat była przeznaczona jakby dla jednego winiarza, dla jednej winnicy. Jesteśmy właśnie na historycznym Rodelandzie. Dzisiaj jest to ulica Wodna, ale te całe południowe wzgórza w tej południowej części miasta należały do niego, więc piwnica musiała być okazała. Zbudował ją właśnie Jeremiasz Zajdel w 1786 roku. Świetny winiarz. Nadszedł najwyższy czas na klub programu, czyli spróbujemy chyba czegoś dobrego z tego, co widzę. Tak, tak. No, Zielona Góra też słynęła z produkcji win musujących, robionych tak jak w szampanii, czyli metoda klasyczna, zwana też metodą tradycyjną, jak dobrze wiesz. Sprowadzono technologów właśnie z Francji na początku XIX wieku i tak naprawdę miasto stało się imperium produkcji tego rodzaju bombli. Moi drodzy, próbując taki win, nie da się nie wierzyć, że te ziemie
z takich win słynęły nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od dawien dawna. Że lubuskie jest po prostu potęgą win musujących. I powiem wam tak, ja tu jestem po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Na poszukiwanie kolejnych winnic ruszamy szlakiem wodnym. Dla wielu z pewnością zaskoczeniem będzie fakt, że w Lubuskim znajdziemy drugi co do wielkości po Mazurach szlak żeglugowy w Polsce. Pliszka, Drawa, Paklica i królowa polskich rzek Odra. Na kajakarzy czeka tu prawdziwy raj. I tak oto dotarliśmy do kolejnej winnicy, tym razem położonej nad Odrą. Mało tego, dokładnie w jej środkowym biegu na 427 km. Jesteśmy w Starej Wsi, koło Nowej Soli, a właścicielką winnicy jest Kinga Koziarska. Sama winnica, najstarsza prywatna winnica w Polsce. Ja kształciłam się w kierunkach plastycznych i chciałam w tej dziedzinie się realizować, ale okazało się, że tak się poskładało moje życie, że kiedyś zatrzymałam się na chwilę, okazało się, że ta moja sztuka to nic to przy tym, co się dzieje dookoła mnie i że to jest moje miejsce na ziemi. Pięknie tu. Czy nie chce się być w takim miejscu? Tym bardziej, że właściciele prowadzą najbardziej interesujący nas typ agroturystyki, czyli enoturystykę. Praca na winnicy i z winnicą uczy ogromnej pokory. Dla mnie to jest taka troszeczkę tykająca bomba. Ja cały czas czekam na każdy kolejny dzień, każdy mniej lub bardziej słoneczny, na to, czy przyjdzie deszcz, czy będą chmury gradowe, czy przy zbiorach znajdzie się grupa szpaków, która będzie pierwsza przede mną i zbierze mi owoce. To jest cały czas mierzenie się z sobą i z naturą. To miejsce za mną, w którym dziś są prowadzone degustacje i spożywają posiłki zbieracze winogron, to tak zwana czarna chata, czyli nic innego jak ostatnia w Lubuskim rybakówka. Miejsce, w którym dawno, dawno temu składowano łodzie oraz suszono sieci. Halo, halo. Jesteś. Witaj! Cześć, nareszcie udało się dotrzeć. Wieki się nie widzieliśmy. Oj tak. Bardzo się cieszę, że jesteś w mojej winnicy. Oj tak. Chodź. Idę. Kingo, nie byłbym sobą, gdybym ci nie zadał na początek trudnego pytania. Słucham cię. Jakie winogrona uprawiasz w swoich winnicach? To wino, które tutaj mamy, to jest jedna z odmian czołowych, czyli Sejwal Blanc i Bianca, która też na wielu winnicach w naszym regionie, może nie, ale w innych zakątkach Polski udaje się świetnie i ona też jest częścią składową tej winnicy. Słuchajcie, moi drodzy, zobaczcie, jaki piękny, żółty, intensywny, średnio kolor, młode wino, 2018 rok. Piękne, stonowane, eleganckie wino, ale z odrobiną charakteru, trochę cytrusa, fajny owoc, lekko kwiatowe. Chyba się znowu zakochałem w Biance po raz kolejny. No to też jest taka filozofia w naszym domu, aby te wina sprzyjały temu, aby sięgnąć nie tylko po jeden kieliszek, tylko żeby to były wina lekkie, o niedużej zawartości alkoholu, żeby były przyjemnością. To, że my mamy takie słabe te ziemie, lekkie, piaszczyste, traktujemy jako atut. Że te wina są takie lekkie, eteryczne, delikatne i dają możliwość sięgania po kolejny kieliszek, no i oby był przyjemnością. Myślę, że wielu winiarzy w Polsce zazdrości wam tego nieszczęścia posiadania piaskowych ziemi. Naprawdę. O, dziękuję ci. Stwierdziliśmy, że przy tych winach czerwonych chcielibyśmy też oddać charakter tego miejsca. Beczka dębowa jest dodatkiem do wina, zaokrągla je, podkręca, zmienia jego charakter. To, że leżakujemy dłużej na skórkach, też zmieniamy strukturę tych win. Natomiast mnie bardzo zależało, aby oddać terroir tego miejsca, czyli dokładnie, aby wino oddawało charakter tej ziemi, tą lekkość, tą świeżość i bardziej owocowość niż czekoladowo-taninową, taką tytoniową nutę. Spróbuj, czy znajdziesz te aromaty Zweigelta, te paprykowe może? Zaraz zobaczymy, ale powiem ci tak, rzadko się spotyka wina z Zweigelta o tak klarownym moku. Próbujemy? Próbuj. Ja już nie mogłam się powstrzymać. Słuchajcie, tu jest coś niesamowitego. Mamy bardzo świeży, owocowy, ale taki dojrzały owoc. I to jest absolutnie dominacja. Po bokach, po policzkach ślina cieknie jak dzika po prostu. Odcina nam język, a na języku takie drobne,
jakby nam ktoś takim diamentowym piaskiem sypnął i tak złapał ten język. Zero agresji, ale jest siła. Coś pięknego po prostu. Takie wino można pić i pić i pić i próbować i próbować i łączyć z potrawami i z ludźmi. I tak naprawdę to jest uniwersum. Większość winnic skupia się co oczywiste na produkcji wina. Jednak Kinga na tym nie poprzestała. Przetwory winogron to doskonały sposób na zamknięcie smaku lata w słoikach. Sztandarowym takim produktem w naszej małej spiżarence są konfitury z winogron. Powstają z białych i z czerwonych owoców, tylko odmian deserowych, tych, które mają w sobie więcej pektyn, trochę lepiej się żelują. Robimy również sałatki winogronowe. Deserowe odmiany, które wyselekcjonowaliśmy, łączymy w sposób półwytrawny. Także nic lepszego, wysypujesz na świeżą sałatę, świetna przystawka. Robimy gruszki w winie, ale robimy również marynowane winogrona w białym winie, w czerwonym winie i dla smakoszy sałatek różnego wydaniu z ziółkami nasze octy winne, ponieważ też niektóre wina trafiają właśnie do tej formy fermentacji. Jestem ciekawa, jak podejdzie Ci z białych owoców, jak z czerwonych? Jest pięknie doprawiona, jest bardzo słodka, ale jest bardzo przyjemnie odświeżająca na końcu. Super. To zasługa owoców. Myślę, że nie tylko winogron w polskich warunkach, ale wszystkie nasze owoce mają swoją naturalną kwasowość, która daje soczystość tym naszym przetworom i to też tutaj się ładnie zawarło. Wiecie, co jest najlepsze? Że ja to teraz spróbuję. Myśląc o winie, to myślę, że to jest tak jak wchodzenie do lasu i zdobywanie wiedzy. Czym głębiej w las, tym więcej drzew. Albo jak co niektórzy mówią, większe te drzewa. I z tym winiarstwem jest podobnie. Na początku wydawało mi się, że pozjadałam wszystkie rozumy. Natomiast kiedy zaczęłam się z mężem pochylać nad winiarstwem tak naprawdę, doszukując się różnych smaków, aromatów, próbując win z różnych zakątków świata, to cały czas mi się wydaje, że to jest droga niekończąca się i ja jestem cały czas na jej początku. My zaś w poszukiwaniu początków lubuskiego winiarstwa docieramy do jednego z wielu nieprawdopodobnie pięknych i mało znanych zabytków tych ziem. Klasztoru Cystersów, ufundowanego przez Mikołaja Bronisza w 1230 roku. To jedna z architektonicznych pereł lubuskiego. I tak oto dopłynęliśmy do jednego z najciekawszych miejsc w Lubuskim. Do seminarium duchownego w Paradyżu, mieszczącego się w dawnym klasztorze Cystersów. Przybyli tu w XIII wieku i jako pierwsi założyli winnice na tych terenach. Mamy niesamowite szczęście. Naszym przewodnikiem będzie sam ksiądz dyrektor Radosław Gabrysz. Proszę, księdza. Krążą pewne mity, no i chyba nasi widzowie chcieliby się z nimi zmierzyć, a przynajmniej dowiedzieć się prawdy. Dotyczące wina służącego do liturgii. Czy to prawda, że musi być tylko białe? Po co dodaje się wody? Kropelkę wody. No rzeczywiście może to wyglądać tajemniczo, zwłaszcza jeśli ktoś nie był ministrantem. Natomiast jest to mit, jeżeli chodzi o barwę. Czerwone wino także może być stosowane. Co więcej, wspólnoty neokatechumenalne, należałem kiedyś do takiej wspólnoty, stosują właśnie czerwone, wytrawne, gronowe wino. Można tym niemniej stwierdzić, że wino białe jest może technicznie łatwiejsze w takim obrocie liturgicznym, dlatego że nie barwi puryfikatorzy i nie ma powodu do zmieniania bielizny kielichowej, czyli tych, jak to mawiamy, ręczniczków, ale to są puryfikatorzy tak naprawdę, czyli takie tkaniny, które są wydzielone specjalnie do liturgii. Natomiast owa kropla, która tak tajemniczo wygląda, mogłaby symbolizować nas, lud Boży, który jest wszczepiony w Chrystusa, który wpływa do tego wina, które za chwilę stanie się krwią Chrystusa. Ile w czasie jednej liturgii spożyła się takiego wina? Ile mililitrów? Tak, a może litrów? A może litrów? Otóż raczej mamy do czynienia z mililitrami. To są niewielkie ilości wina.
Nie ma takich szczegółowych danych, że tyle można, tyle nie można. Oczywiście to wino musi być widoczne. Ponieważ jest materiał Eucharystii, jest znakiem, to musi być też widoczne. To nie może być jakaś mikroskopijna ilość, no ale też nie przesadzamy, nie wlewamy tam pół litra wina. Także no, taką ilość, żeby materia do Eucharystii zaistniała, natomiast tak, żeby nie przesadzić, żeby ksiądz później mógł wsiąść do samochodu, odwiedzić filię, pojechać na następną Eucharystię. Ugniatanie winogron stopami nazywane bywa tańczeniem w winie. W niektórych miejscach robi się tak po dziś dzień. Są winiarze, którzy uważają, że tak wyciśnięty sok z winogron daje niepowtarzalny smak. Naukowcy wyjaśnili ten fenomen. Miazga ugniatana stopami ma więcej kontaktu z tlenem, co pomaga w wydobyciu najbardziej wartościowych cech aromatycznych wina. Do tego dochodzi wpływ temperatury ludzkiego ciała. Maszyna ugniatająca miazgę zapewni dobrą ekstrakcję aromatów i garbników, ale nigdy nie prześcignie ludzkich stóp. Lubuskie przecinają liczne trasy rowerowe. Jedna z najpiękniejszych nazywa się Kolej na Rower i biegnie po dawnych torach kolejowych, między innymi przez najdłuższy ufortyfikowany most w Europie, znajdujący się we wsi Stany. Rowerem docieramy do kolejnej winnicy. Znajdujemy się w winnicy w miejscowości Borów Wielki. Razem ze mną pani Renata Wiśniewska, która opiekuje się tymi winnicami, a potem z zebranych gron tworzy wina. Pani Renata, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. A winogrona i wino. Tak. Niby dwa całkowicie różne byty, ale nie da się ukryć, że jeden z drugim jest absolutnie powiązany. I wiem, że pani szczególnie na tym zależy, żeby w swoich winach oddać to, co znajdziemy w winogronach, w ich smaku. Czy to jest możliwe? No, jak najbardziej możliwe, a wręcz obowiązkowe, bo charakter wina powinien odpowiadać owocom z odmiany, której zostały zebrane. Wręcz takim bardzo wskazanym i obowiązkową informacją przy opisie wina jest taka charakterystyka, że wino ma smak typowy dla odmiany. Bardzo źle byłoby, gdyby ten zapach czy smak w winie był obcy, zupełnie nieidentyfikowalny z odmianą. Pochodzę ze wsi. Moi rodzice mieli gospodarstwo rolne i tam się wychowałam. Wysłali mnie później po skończonym liceum ogólnokształcącym do Akademii Rolniczej do Poznania. A winiarstwo to przyszło tak później. Skąd ten piękny czerwony kolor, skoro sok jest biały? Ten piękny czerwony kolor bierze się właśnie z tej takiej granatowej skórki. Barwniki antocjany, tak, zawarte są w skórce i podczas takiego procesu, który się nazywa maceracją, pod wpływem takiego wyługowywania przez alkohol, ten barwnik przechodzi do wina. Do oczywiście. Soku. Bo w białych winach oczywiście jest inaczej. Robimy, nie macerujemy, nie ługujemy tego, nie. Tylko odciskamy delikatnie. Wyciskamy od razu i to wino jest białe. A teraz spróbuję wymyślić sobie, jakie aromaty znajdę w tym winie. Ja pani powie, czy rzeczywiście w swoich winach też je odnajduję. Mi przychodzi od razu do głowy dwa. Pierwszy to jest czereśnia, a drugi to jest jeżyna. Tak, dokładnie. Udało się? Tak. Powiedziałabym nawet, że bardziej w winie czuć ten zapach i aromat i smak jeżyny i czereśni niż tutaj w świeżym owocu. Lubię wino i muszę je pić, ale co ważniejsze, że lubię je pić, chociaż nie za bardzo to słowo pić tutaj mi pasuje, bym wolała powiedzieć degustować. No i proszę, winogrono różowe, wino białe. Bo to jest wino półsłodkie. Zdecydowanie. Ale przyjemna, naturalna słodycz. Jest liczy, jest brzoskwinia, jest troszeczkę świeższych cytrusów, takich cytrynowych bardziej akcentów. Jest lekka korzenność, fajnie rozgrzewa język na środku. Troszeczkę taki pikantny, prawda? Absolutnie, więc ten Gewurz nie jest jakby bez przyczyny w nazwie umieszczony. Różaność troszeczkę wiadomo, troszeczkę nam zeszła, wraca dopiero w posmaku, no bo to uderzenie owocowości jest takie naprawdę intensywne. Jest w tym pasja, ale przez to, że jest pasja, to ta praca jest łatwiejsza, ciekawsza. Przez to się to nie staje nudne.
tylko jest to właściwie za każdym razem, w każdym roku i właściwie z każdą odmianą, z każdym winem jest to takie wyzwanie. To jest tak fajnie, mam winnicę, pracuję w winnicy, to jest takie urocze, piję wina, robię wina. Tak naprawdę to jest kawał ciężkiej. Tak. No nie, no to trzeba tyrać po prostu przy tej ilości krzewów, przy takiej ilości opieki, którą trzeba im oddać, żeby potem się móc cieszyć zarówno tym, co na winnicy, tak, na winnicy, żeby te owoce były takie piękne, zdrowe, aromatyczne. To też jest praca winiarza, to nie urośnie samo. Dobre wino to jest takie, które mi smakuje. Ja je robię właśnie z pasją i z sercem i wiem, że jest prawdziwe. Zaświadczam to swoją osobą, przemi wobec. Jednym z najprzyjemniejszych sposobów na zwiedzanie lubuskich winnic jest podróżowanie statkami po Odrze. Na odcinku środkowej Odry statki mają do dyspozycji 9 portów i 10 małych przystani. Wszystkie w pobliżu atrakcji turystycznych, w tym właśnie winnic. Na zakończenie naszej podróży po lubuskich winnicach docieramy do Krosna Odrzańskiego, a właściwie tuż za, do Zielonych Wzgórz, położonych w Dolinie Odry. Najłatwiej dotrzeć tu Odrą i potem wprost w przystani, pokonując kilkaset metrów, dotrzemy do winnicy Guillaume Dubois, Francuza z polskimi korzeniami, który uważa, że ta część Polski, te winnice, to najlepsze miejsce do produkcji win musujących. Tak, tak, nie przesłyszeliście się, musujących. Jeśli wyobrażamy sobie polską Toskanię, to czyż nie powinna ona wyglądać właśnie w ten sposób? Szerokie rozlewiska, odrzańska skarpa, zagubiony zabytkowy kościółek, czerwieniące się dachy pobliskiej wsi i łagodne pagórki porośnięte winnymi krzewami. Moja mama jest Polką, ale ona urodziła się we Francji. Często przyjechałem tutaj z dziadkiem i już ja kochałem Polski, ja kocham Polski i powiedziałem, dobra, mam robić winnicę w Polsce. I ja wiedziałem, że najlepsze wino tutaj to było niezwykłe wino, to było wino musujące. Powoli ja szukałem później teren, żeby kupować ziemię i już ja zaczynałem robić wino. Jak wino musujące, to od razu przychodzą do głowy pewne odmiany. A co jest w butelce? Butelka, no właśnie, spróbujemy. Tutaj jest 90% to jest Riesling, 8% Pinot Blanc i 2% Pinot Gris. Brzmi dobrze. Widzisz, od razu ty możesz widzieć, że to są małe bąbelki. No tak. I to znaczy, to jest wyprodukowane jak metoda szampanskie, to znaczy ta druga fermentacja jest zrobiona w butelce. I to jest najważniejsza rzecz. To prawda, absolutnie prawda. Zobaczcie, jak pięknie sobie bąbelki ze samego środeczka kieliszka. Równiutko, słupeczkiem do góry, drobniutkie. Pierwsze wino to nie było dobre, to było bardzo kwaśne. Ja myślałem, kiedy ja piłem to, możemy pić to 2-3 razy i już nie ma zębów. To było tak kwaśnie, ja myślałem, nie ma zębów, nie będę. Spróbujmy. Ale jakie piękne, kremowe, maślane, takie, ale nieprzesadzone, piękny, świeży owoc. Kiedy pijemy szampan, bo jest kwas i później ty będziesz spróbować ten ciasto czekolady i jest cukier. I ślub między kwas i cukru to jest idealny też. Weź trochę ciasto i pij od razu szampan, czekolady, to jest super. Słuchajcie, ta odrobina słodyczy, która była na początku w winie musującym, przy czekoladowej słodyczy oczywiście znika. Wyskakuje nam dużo odświeżenia, świeży owoc. Mi się wydaje, że dobre wino musujące pasuje do każdej chwili i każdego człowieka. Tak, tak dokładnie. To było zbiór 2015. Ja robiłem wszystko dobrze. Ja dałem to do laboratorium Epernay, Champagne.
A kiedy ten enolog on pił to, on był bardzo zdziwiony. To było tak dobre, prawie jak szampanie. Jestem przekonany, że tutaj w region lubuskiej możemy robić najlepsze wino musujące na cały świat. Co ja robiłem na przykład w 2016, ja mogę powiedzieć, od razu on jest lepszy niż 80% od szampanii. To wino już było ocenione nieraz i w Polsce, i nie w Polsce, bardzo wysoko tak naprawdę. Wiele medali, wiele nagród dobrych ocen. Wiemy o tym. To jeżeli takie są początki, Guillaume ma tyle zapału i pasji, i być może przekaże, zarazi kolejnych, to jedna i dobra informacja. Zaoszczędzicie na biletach lotniczych, żeby się napić dobrego wina musującego. A jak wygląda proces powstawania twojego wina? Jak długo dojrzewasz na osadzie? Jak to wygląda? Masz chwilę czasu teraz? Dla ciebie zawsze. Chodź, idziemy na piwnicy, jedziemy i ja będę ty pokażesz wszystko. Ale słuchaj, nic nie mów nikomu. Dobrze. To będzie tylko między nas. Dobrze? Dobrze. Dobra, dobrze. Chodź, idziemy. Proszę bardzo. Surli. Dojrzewanie na osadzie. Proces polegający na pozostawieniu w butelce naturalnych osadów na czas dojrzewania wina. Dzięki temu nabiera ono odpowiedniego bukietu i aksamitności. Proces usuwania osadu jest dość skomplikowany. Przez 3 tygodnie w specjalnych stojakach otrząsa się osad do szyjki, przekręcając butelki wzdłuż osi i stopniowo je pionizując. Następnie szyjki butelek z osadem są umieszczane w kąpieli lodowej. Zamraża to wino i osad w szyjce, tworząc czop. Teraz kapsel zostaje usunięty, a ciśnienie wypycha zamrożony czop z osadem. Uzupełnia się brakującą porcję wina. W tym momencie można dodać też roztworu cukru, określając finalny smak wina. Teraz pozostaje już tylko je zakorkować specjalnym wielowarstwowym korkiem. Na zakończenie zakłada się tak zwaną oplotkę. To ta czynność nadaje kształt grzybka wystającej części korka. I możemy cieszyć się gotowym winem musującym. Pan Bóg lubi szaleńców, ale żeby zająć się winiarstwem w Polsce i je wskrzeszać, kiedy ono zostało już zupełnie zniszczone, to trzeba było być prawdziwym szaleńcem. W Zielonej Górze działali nie tylko producenci win. Destylowano tu alkohol co najmniej od średniowiecza. Wraz z rozwojem winnic, destylarni powstawało coraz więcej, a do prawdziwego rozkwitu doszło w drugiej połowie XIX wieku. Było ich co najmniej kilkadziesiąt. Wystarczy powiedzieć, że największy w Niemczech producent koniaku działał właśnie tutaj. Wielki kryzys, a potem II wojna światowa położyła kres historii zielonogórskich winiaków. Dziś tradycja ma szansę ożyć. Kiedy właściciele hotelu Ruben odkryli przeznaczenie znajdujących się na ich terenie piwnic, postanowili wznowić tradycję produkcji alkoholi z moszczu winnego. Wow! Winogrona to nie tylko wina, lecz także destylaty, takie jak grapa, koniak czy brandy. Znajdujemy się na terenie dawnej wytwórni winiaków braci Manninger. Razem ze mną pan Janusz Nenycz, który jest odpowiedzialny za tą instalację. Panie Januszu, czy mógłby Pan zdradzić tajemnicę, do czego to służy? Właśnie zakończyliśmy montaż destylarki, na której zamierzamy przywrócić produkcję alkoholi mocnych w Zielonej Górze, czyli grapy i winiaków. Jaka jest pojemność tej instalacji? Alembik mieści 600 litrów wina, z którego może powstać około 60 litrów spirytusu. Ile trwa taki cykl? Cykl trwa około 5 godzin. Na początku podajemy wino. Jak ono jest mocne? Jest to normalne wino o mocy około 12% alkoholu. A ile uzyskujemy na końcu? Uzyskujemy spirytus o zawartości alkoholu około 80%. Tu mamy alembik, czyli kocioł, a tu widzę takie 4-5 okienek. Tak.
Jest to kolumna, w której odbywa się właściwe odparowanie alkoholu. Jedna taka półka, jest ich cztery. Jest to jednokrotna destylacja. Czyli tak naprawdę dzięki tym ziernikom możemy zobaczyć, jak zachodzi proces. Dokładnie. Urządzenie jest podświetlone od środka i cały proces destylacji można oglądać przez te zierniki. Piękny widok? Bardzo ładny. Ta rura wygląda okazale, a służy? Jest to chłodnica, tutaj chłodzone są pary alkoholu, wykraplają się, spływają do tego urządzenia rozdzielającego, gdzie oddzielamy przedgon, serce alkoholu, czyli właściwy spirytus i pogon. Widzę tu licznik. Jestem ciekaw, czemu on służy. Liczy procenty, liczy beczki? Liczy pobrane próby z procesu destylacji, pociągając za tą korbkę, automatycznie jest odmierzana porcja alkoholu i można sobie spróbować gotowy spirytus. Myślę, że jeżeli ktoś w firmie jest przesądny, to szybko trzeba pobrać kolejną próbę, bo zatrzymało się na 13. Pobierzemy, jak uruchomimy produkcję. Lubuscy winiarze coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na odtwarzanie winnic, lecz również ich otoczenia. Doskonałym przykładem takiego działania może być zespół pałacowy w Wiechlicach i znajdujący się za nami domek ogrodnika, zwany również domkiem toskańskim, zaprojektowany przez znanego modernistę Hansa Thomasa. Czy może być mocniejszy dowód na to, gdzie leży polska Toskania? Ten dom jest jak przeniesiony czarodziejskim zaklęciem z toskańskich wzgórz. W Lubuskim znajduje się prawie 4000 zabytków. To m.in. pałace, zamki, dwory, folwarki oraz parki pałacowe. Przy wielu znajdowały się kiedyś winnice. Dziś niektóre odzyskują dawny blask. Właściciele położonego na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego Pałacu Mierzęcin twierdzą wręcz, że winnica jest sercem majątku. Nasza cudowna podróż dobiega końca. Wracamy do Zielonej Góry, akurat w dniu, w którym rusza wielki korowód winobraniowy, największe winiarskie święto w Polsce. Jestem na Winnym Wzgórzu, jednym z symboli Zielonej Góry. To dokładnie tu znajduje się geograficzny środek miasta, a otworzona niedawno winnica odsłania jego dawny winny charakter. To chyba jedyny przypadek winnicy o takiej lokalizacji. Razem ze mną zastępca prezydenta miasta, pan Dariusz Lesicki. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie w stolicy polskiego wina. Bardzo miło. Czy Zieloną Górę już możemy nazwać stolicą polskiego winiarstwa? Myślę, że jesteśmy tym miastem, które wiedzie prym, jeżeli chodzi o produkcję, wsparcie dla winiarzy, jak również samą efektywną politykę związaną z enologią. Czy winiarstwo i enoturystyka to jest lokalny folklor, czy jednak ma już znaczenie ekonomiczne dla regionu? Tych winnic jest coraz więcej osób zajmuje się nie tylko hobbystycznie, ale tak naprawdę biznesowo. I to w przyszłości na pewno będzie szansą dla rozwoju okolicznych winnic, będzie szansą dla rozwoju również Zielonej Góry i marki Zielona Góra jako stolicy polskiego wina. Kultury winiarskiej, tradycji winiarskiej nie buduje się w ciągu chwili. To trwa latami. Jak to wygląda w przypadku Zielonej Góry? Zaczynamy tworzyć nową historię winiarską Zielonej Góry. Staramy się pokazać zabytki, staramy się pokazać również możliwości tych winiarzy i przede wszystkim smakiem dobrego wina zaprosić tych, którzy chcą przyjechać do Zielonej Góry i zobaczyć, jak to wino zielonogórskie smakuje.
Nasza podróż zatoczyła koło. Tu ją zaczęliśmy i tu ją kończymy. Jestem przekonany, że jesteście pewni tego, że warto zajrzeć w Lubuskie, zobaczyć piękno jego przyrody, poznać zabytki, no i przede wszystkim skosztować lokalnych win. A mi nie zostaje nic innego, jak tylko przyłączyć się do tej imprezy, także do zobaczenia!